Szczęść Boże, Robert Knap. Witam Państwa serdecznie w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Ryszard Czarnecki. Witam, Szczęść Boże. Witam, Szczęść Boże, witam Pana, witam Państwa. W Parlamencie Europejskim doszło do ocenzurowania wystawy pokazującej zdjęcia z katastrofy smoleńskiej. Co można zobaczyć na tej wystawie i jakie napisy zostały zakwestionowane? Ta wystawa to efekt pracy fotografików, a także dziennikarzy, którzy uwieczniali to, co stało się 10 kwietnia zeszłego roku pod Smoleńskiem, to, co działo się potem z wrakiem polskiego samolotu, jego niszczenie przez Rosjan, a także to, co działo się na ulicach Warszawy, tą spontaniczną żałobę narodową. I no, to bardzo poruszająca wystawa, muszę powiedzieć. Wystawa, która jak widać ma niestety zaklejone podpisy, ponieważ władze Parlamentu Europejskiego zażądały zaklejenia tych podpisów. Podobno wzbudziły kontrowersje pojedyncze jeden czy dwa podpisy, ale zaklejono wszystkie. Taka była decyzja. Decyzja niezrozumiała, ale powiem tak, nie pierwsza w ostatnich latach, bo jeżeli pan redaktor pozwoli, to przypomnę, że podobna sytuacja była 3 lata temu, gdy również polscy europosłowie robili wystawę o Czeczenii, a więc wystawa również niezbyt miła, niezbyt sympatyczna dla Rosjan. Mhm. Sytuacja podobna była, gdy również polscy europosłowie w Strasburgu z kolei mieli wystawę na temat ochrony życia poczętego. Taka wystawa antyaborcyjna doszło do jej zdemontowania. Taka była decyzja władz Parlamentu Europejskiego. Także ta cenzura, ona rzadko po rzadko, ale się pojawia po raz trzeci, jak pamiętam. Zresztą również były próby sabotażu wystawy, kolejnej polskiej wystawy, wystawy IPN-u, dotyczącej, uwaga, przymusowego wysiedlania ludności polskiej przez Niemców w okresie II wojny światowej z ziem polskich. Więc no, tego sytuacje się powtarzają. Natomiast ta jest po raz pierwszy w tej kadencji parlamentu. To skandal, to cenzura i bardzo przykre, że niektórzy politycy w Polsce, niektórzy także dziennikarze, przedstawiciele elit intelektualnych czy medialnych, no, włączyli się w chór obrony cenzury. To zdumiewające. Pośle, jakim zainteresowaniem cieszyła się ta wystawa? Jak reagowali goście na tą cenzurę? Ona jest w bardzo dobrym punkcie Parlamentu Europejskiego. Jest na parterze, gdzie najwięcej osób przechodzi w drodze do restauracji, stołówek Parlamentu Europejskiego. W związku z tym mogła liczyć na dużą frekwencję. A po tym, co się stało, po tym fakcie cenzurowania, masa osób przychodziło tam po prostu zobaczyć ją z tymi paskami zaklejającymi napisy, ponieważ no, to się naprawdę nie zdarza często w Parlamencie Europejskim. Paradoks polega na tym, że przypomnę, przed 4 dniami zadziałała rosyjska cenzura i Rosjanie zabrali polską tablicę upamiętniającą ofiary, które zginęły pod Smoleńskiem rok temu. Teraz cenzura zadziałała w Brukseli. No niby to w sercu, jak niektórzy mówią, Europy, dla mnie sercem Europy jest Polska, ale niektórzy mówią, że serce Europy i tam, gdzie niby standardy demokratyczne, europejskie, wolnościowe mają dominować, okazało się, że ta cenzura też jest w tej samej niejako sprawie, co zdumiewające. W obronie Rosji. Tak, no ja w ogóle uważam, że tak jak w Polsce jest coś, co nazywam PPR, Partia Przyjaciół Rosji, tak samo ta PPR, Partia Przyjaciół Rosji istnieje również w Brukseli czy Strasburgu, gdzie są to przedstawiciele różnych państw i dyplomaci, i urzędnicy Komisji Europejskiej, i także niektórzy europosłowie, którzy po prostu z różnych powodów, czy dlatego, że to leży w interesie, jak uważają, ich krajów, czy ich partie polityczne mają dobre relacje z Moskwą, czy oni sami mają bliskie relacje z jakimiś rosyjskimi dyplomatami, oni rzeczywiście bronią interesów rosyjskich. I to widać wyraźnie było przy Nord Streamie, przy kwestii gazociągu północnego w Parlamencie Europejskim, ale to widać również było przy okazji odnawiania 10-letniej umowy o współpracy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, gdzie na przykład posłowie niemieccy w ogóle nie chcieli żadnych poprawek wprowadzać, czyli to
przepchnąć kolanem jak najszybciej. I teraz widać również przy kwestii Smoleńska, ten temat jest tak jak kiedyś temat Katynia, on jest niewygodny, on tak naprawdę przeszkadza w układaniu sobie dobrych relacji biznesowych, ekonomicznych, gospodarczych czy politycznych z Rosją przez niektóre państwa. To jest początek zmowy milczenia, jeśli chodzi o Zachód i sprawę smoleńską, tak jak w przypadku Katynia? Ja myślę, że można o tym mówić. Ja zresztą o tym pisałem w paru artykułach w naszym dzienniku, gdzie część elit politycznych, intelektualnych, medialnych, europejskich i amerykańskich, zwłaszcza tych związanych z demokratami w Ameryce, z obecną administracją, obecnym Białym Domem, woli wybierać z względów czysto właśnie pragmatycznych, w cudzysłowie politycznych czy ekonomicznych, dobre relacje z Rosją, no kosztem prawdy, kosztem mówienia otwartym tekstem głośno o wątpliwościach dotyczących śledztwa smoleńskiego, tak jak kiedyś takim tematem niemodnym był Katyń. Panie pośle, wróćmy jeszcze do samej wystawy. Proszę powiedzieć, kim są osoby, które zdecydowały o tym, że wystawa będzie ocenzurowana? No to jest dobre pytanie. Kto w ogóle podjął formalnie taką decyzję? Jest to piątka tzw. kwestorów, powiedzmy skarbników. Osoby, które decydują o wszystkich wystawach, ekspozycjach, koncertach w Parlamencie Europejskim. W tej piątce najwięcej przedstawicieli ma EPP, czyli Europejska Partia Ludowa. To jest ta partia, gdzie jest Platforma Obywatelska i PSL. Tam jest również czeski postkomunista, jest Irlandczyk, jest bardzo sędziwa posłanka z Luksemburga. I uwaga, wczoraj właśnie pani Astrid Lulling, deputowana Europejskiej Partii Ludowej, a więc tego grupowania, gdzie jest, już to podkreślałem, Platforma Obywatelska i PSL, powiedziała, że to przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek skierował do nich prośbę, aby zajęli się kwestią tej wystawy, aby ocenili właśnie kwestie napisów. Ale później, oni to zrobili, ale później i tak, jak powiedziała pani Lulling, decyzja ostateczna należała do przewodniczącego Buzka. Z kolei Jerzy Buzek wczoraj mówił, że to zrobili kwestorzy. Tak. Więc tak, no, kwestorzy ustami pani Lulling mówili, że decyzja po stronie polskiego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, polityka Platformy Obywatelskiej pana Buzka, Buzek mówił, tą piłeczkę odpychał, mówił, że to zrobili kwestorzy. No dzisiaj z kolei mamy oświadczenie pani Lulling, koleżanki partyjnej pana Buzka, bo są z tej samej partii EPL, Europejska Partia Ludowa, która świadczyła zupełnie inaczej niż wczoraj, że to jednak była decyzja kwestorów, że to nie wina przewodniczącego, że oni decydowali. No, owszem, może się taki jeden czy drugi napis nie podobać. To jest wystawa indywidualna, po części artystyczna, ale to nie jest powód, żeby wprowadzać cenzurę. I ta decyzja jest decyzją haniebną, powiedzmy sobie to wprost. No wśród tych kwestorów jest również z ramienia Polski, z ramienia SLD, pani Lidia Geringer de Edenberg. Tak. Też warto to podkreślić, bo to też decyzja jej również. Natomiast wróćmy na chwilę jeszcze Prasa podała, że były dwa głosowania wśród kwestorów, tak. Że jeżeli wierzyć dziennikarzom, w pierwszym głosowaniu ona głosowała za tym, żeby te napisy zakleić, a w drugim głosowaniu głosowała podobno przeciwko, czy się wstrzymała od głosu. No, oficjalna wypowiedź medialna, w której stwierdza, że te napisy są jednak drastyczne i jednak trzeba było je tak... Znaczy, tam między innymi kwestionowano fotografię i podpis, gdzie uśmiechnięty rosyjski żołnierz stał obok wraku samolotu Tu-154, a wcześniej ten wrak łomem niszczył. No, to jest fakt. No, to jest fakt, że wrak był niszczony łomami przez rosyjskich żołnierzy. Jest faktem, że ten akurat żołnierz się wtedy uśmiechał. No, że tak powiem, czy mamy w związku z tym cenzurować pewną rzeczywistość, czy mamy zmieniać fakty. No, bardzo przepraszam, no, naprawdę to jest jednak przykład ewidentnej cenzury. Jerzy Buzek powiedział, że on interweniował w sprawie tej cenzury i że nie miał szansy na podjęcie decyzji, że nie miał możliwości odwrócenia tej decyzji, że jest mu bardzo smutno, bardzo zaniepokojony tą sytuacją. Przypomnijmy, kim jest Jerzy Buzek. No, pan Jerzy Buzek nie jest stróżem w parlamencie, czy kelnerem, czy jakimś niższym urzędnikiem. To jest bardzo przewodniczącym stanowisko Parlamentu Europejskiego. Jest szefem tego parlamentu. Przypomnę, że Platforma Obywatelska, partia Jerzego Buzka, mówiła, że
oto dzięki PO obejmujemy super ważne stanowisko i że w tej chwili będziemy mieć wpływ na wszystkie ważne decyzje. Później okazało się, że szef Parlamentu Europejskiego, polityk PO, nie jest w stanie zablokować cenzury w tym Parlamencie Europejskim. Więc pytanie, co może w Parlamencie Europejskim Jerzy Buzek? Co może przewodniczący tego parlamentu? I pytanie, no jak dzisiaj wyglądają politycy Platformy Obywatelskiej, którzy chwalili się, że mamy takie ważne stanowisko? Kiedy otrzyma się decyzja o tym, że trzeba te napisy zakleić? Decyzja ostateczna to wtorek przed południem. Już pierwsze takie sygnały były w piątek. W poniedziałek zwróciliśmy się z prośbą do przewodniczącego Buzka, który obiecał, że będzie interweniować. No i interweniował. Widać efekt. Czy ta sytuacja, czyli ocenzurowanie tej wystawy, no tak jak sam pan powiedział, po raz kolejny jakby wystawa, która w jakiś sposób jest niewygodna dla Rosjan, nie jest dowodem na to, że Rosjanie mają większą siłę przebicia w parlamencie niż Polska? Ja myślę, że tutaj należy powiedzieć wprost, że wpływy rosyjskie w Parlamencie Europejskim istnieją, tak samo jak samo istnieją w Komisji Europejskiej. Generalnie w Brukseli Rosjanie są obecni, tak samo jak mają wpływy w poszczególnych krajach członkowskich. Także w Polsce, nie ukrywajmy tego. Natomiast jest kwestia czegoś innego, jest kwestia pewnej autocenzury, gdzie politycy w Europie sami sobie zakładają knebel, aby nie podejmować działań, czy też nie mówić głośno o pewnych rzeczach, aby nie narażać się Rosjanom, bądź też nie narażać dobrych relacji ekonomicznych swoich krajów z Rosją. I to jest przykre, bo to, że Rosjanie walczą o swoje wpływy, no to ich prawo. No my oczywiście jako Polacy mamy walczyć o polskie wpływy, Niemcy walczą o niemieckie, Rosjanie o rosyjskie. To jest norma, to jest rzecz oczywista. Natomiast gorzej jest to, że niektórzy politycy w Europie, nie jest ich mało, i także niestety spora część polityków w Polsce uważa, że warto za wszelką cenę z Rosją się przyjaźnić, także kosztem polskich narodowych interesów. I w wymiarze polityki historycznej, w wymiarze pewnej prawdy, to a propos i pamięci, a propos tytułu tej wystawy nieszczęsnej, ocenzurowanej, a także w wymiarze dotyczącym polityki i gospodarki. Panie pośle, generalne pytanie. W jakim celu ta wystawa została zorganizowana? Po co? Po to, aby opinia publiczna, międzynarodowa dowiedziała się więcej o katastrofie smoleńskiej, o śledztwie, które Rosjanie prowadzą w sposób skandaliczny. Mieliśmy bardzo ciekawe doświadczenie w grudniu, kiedy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali tak zwany public hearing, czyli publiczne wysłuchanie, które polegało na tym, że specjaliści, eksperci lotniczy, także pan przewodniczący Macierewicz przedstawiali eurodeputowanym z różnych krajów informacje na temat śledztwa smoleńskiego, także samej katastrofy. Później okazało się, że na przykład poważni politycy brytyjscy byli zdumieni, że dopiero wtedy się dowiedzieli, 8 miesięcy po katastrofie, że polscy piloci TUP-154 nie podchodzili do lądowania 4 razy, jak byli przekonani, tylko raz. I okazało się, że ta prorosyjska propaganda działa także na ludzi, którzy no, są do Rosji sceptyczni, do polityków, jak owi Brytyjczycy, którzy uważają, że należy raczej wpływy Rosji ograniczać w Europie, a nie jej powiększać. W związku z tym uznaliśmy, że trzeba o tej katastrofie jak najwięcej mówić, po to, żeby dać pewną odtrutkę, zablokować rosyjską propagandę na ten temat. I po to była ta wystawa, po to również, to chciałem powiedzieć publicznie, będziemy przy miesiącu organizować pokaz filmu Mgła w Parlamencie Europejskim, filmu Joanny Lichockiej i Majki Dłużewskiej. Za 2 miesiące będzie tam wyświetlony w Parlamencie Europejskim, mam nadzieję, że bez cenzury, i ten film Mgła, i ten film, który chcę pokazać w czerwcu, film Anity Gargas, 10.04.10, pierwszy film taki śledczy dotyczący katastrofy smoleńskiej. I chcemy w sposób konsekwentny, systematyczny pokazywać inny, nasz, no właśnie polski punkt widzenia, tak aby Europa Zachodnia, aby Unia Europejska nie była tylko karmiona tą rosyjską propagandą. Na przykład w postaci raportu MAK. No właśnie, myślę, że to, w jaki sposób to Rosjanie rozegrali, pokazuje, że mamy z jednej strony bardzo sprawny aparat państwowy i także propagandowy rosyjski, a z drugiej strony jakaś kompletna bezradność rządu w zaniku, rządu Donalda Tuska, nie chcę mówić o rządzie polskim, mówię o rządzie Donalda Tuska, który praktycznie na te kłamstwa raportu MAK nie reagował lub reagował w sposób bardzo spóźniony, oddając pole Rosjanom. Tak mówię, no,
politycy zachodni, nawet tam życzliwi, oni nie mając innych informacji, niejako kupują, biorą tę informację od Rosjan i później wierzą w pewne stereotypy, pewne mity, pewne kłamstwa, mówiąc wprost, które Moskwa przedstawia. No to bezradność nie tylko w kwestii pewnie tej wystawy, ale także i tablicy, która została usunięta w Smoleńsku. Mieli dzisiaj pytać posłowie ministra Radosława Sikorskiego, ale minister się nie stawił, bo resort zapomniał poinformować, że akurat dzisiaj jest w Katarze. Jak pan sądzi? Gdyby minister Sikorski miał zalety ojca Pio, czyli bilokacja, bycia w dwóch miejscach naraz, to może by się stawił. Znaczy, to jest jakby przykład kompletnego bałaganu, chaosu, anarchii w tym resorcie, ważnym resorcie, bądź co bądź. Nie wiem, czy pan wie, ile jest na piechotę z Alei Szucha, gdzie jest polskie MSZ, do Sejmu. To jest 12 minut dobrego marszu, ktoś idzie wolno 18 minut. Nie było też żadnego z zastępców ministra. No, mówiąc krótko, to jakby pokazuje, że ten rząd jest w stanie pewnego rozkładu, no, że nie ma urzędnika, który sprawdzi kalendarz ministra i powie wcześniej, że minister jest tysiące kilometrów od Polski w tym czasie. No, to jest jakaś skrajna bezradność, żenada, nie wiem jak to wytłumaczyć, to po prostu wstyd dla tego rządu. Bałagan, chaos, także jeśli chodzi o usunięcie tablicy. Rosjanie interweniowali, informowali nas, że mają zamiar, że im się nie podoba ta tablica. Czy to jest tylko chaos? Minister Sikorski uznał, że jakoś to będzie, tak? No to sprawa żenująca, natomiast też Rosjanie też dość sprytnie zagrywają, bo cały czas tą piłeczkę przerzucają na stronę polską. I no w moim przekonaniu tutaj mamy do czynienia z jednej strony z bardzo taką wyrafinowaną, bardzo konsekwentną grą rosyjską. Moskwa wie, czego chce, wie, do czego dąży, wie, co ukryć, wie, jakie kłamstwo wypromować w tej kwestii. A z drugiej strony mamy kompletną właśnie taką bezradność, nieporadność rządu Donalda Tuska i myślę także, że chęć skrywania pewnych faktów bardzo dla tego rządu obszerzających i niewygodnych. I ta rosyjska, konsekwentna, skuteczna gra, także w wymiarze międzynarodowym, plus ta bezradność rządu Donalda Tuska, no daje taki owoc, że na zewnątrz widzimy tylko jedną wersję wydarzeń. Wersję wydarzeń rosyjską, co dla polskiego, jak mówią Francuzi, image, dla polskiego wizerunku, jest rzeczą absolutnie fatalną. A co rząd polski może ukrywać? No, przede wszystkim rząd polski powinien być polskim rządem i powinien od początku starać się śledztwo wziąć w polskie ręce, a nie dać tego Rosjanom. Reszta jest konsekwencją tego grzechu pierworodnego rządu Donalda Tuska. Natomiast no, w tej chwili, ja mówię bardzo konkretnie, jeżeli ja otrzymuję na swoją interpelację z lipca zeszłego roku, odpowiedź we wrześniu Komisji Europejskiej, że rząd Donalda Tuska mógł się zwrócić do Komisji Europejskiej w Brukseli o pomoc w sprawie śledztwa smoleńskiego, ale się nie zwrócił. W grudniu przewodniczący Komisji Europejskiej, pan Barroso, mówi to samo. Rząd Tuska mógł się zwrócić do nas, ale się nie zwrócił. Od 1 grudnia, czy od 2 grudnia dokładnie mówiąc, wchodzą nowe regulacje unijne dotyczące lotnictwa, gdzie w tego wypadku katastrofach można prosić o udział. A to musi oczywiście zrobić już nie tyle rząd, co odpowiednia agenda w Polsce, ta komisja nadzorująca wypadki lotnicze, o ekspertów międzynarodowych. Rząd Donalda Tuska deliberował, w końcu się o to nie zwrócił. Teraz z kolei mamy odpowiedź na interpelację europosłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą właśnie kwestii ekspertów międzynarodowych. Otóż pani wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Katrin Ashton, Brytyjka, stwierdziła, że istnieje, że wynika to z pewnych podpisanych przez Rosję umów międzynarodowych, że istnieje absolutnie możliwość zaproszenia do tego śledztwa eksperta międzynarodowego, wynoszonego przez stronę unijną. Ale o to musi wystąpić rząd Donalda Tuska. Co zrobił rząd Donalda Tuska? Oczywiście o to nie wystąpił. A więc mamy jakby tutaj jakąś kompletną inercję, kompletny bezwład i jakby w ogóle niechęć tego, żeby to śledztwo międzynarodowić. A ponieważ to śledztwo prowadzą Rosjanie, to hulaj dusza, bez kontusza robią co chcą. Inercja, jeśli chodzi o śledztwo, natomiast bardzo duża aktywność, jeśli chodzi o kwestię obchodów z rocznicy smoleńskiej. Pan był w niedzielę po południu przed Pałacem Prezydenckim. Tak, oczywiście. Niech pan tam powie, czy to, co przedstawiały, to co zrobiły właściwie służby porządkowe, policja, Straż Miejska, wobec posłów, czy to nosi znamiona działań antypaństwowych? Bo wczoraj o to pytałem prawnika, nie miał wątpliwości. Dzisiaj pytam polityka, który ma duży staż. Ja bym powiedział w ten sposób. Problem polega na tym, jak generalnie Straż Miejska, a także policja traktowała już wcześniej obrońców Krzyża
ludzi przyzwoitych, uczciwych, porządnych, którzy tam się modlili, którzy tam śpiewali, którzy tam czuwali po prostu. I oni byli traktowani często arogancko, ba, policja nie broniła ich przed brutalnymi napaściami młodych, bywało, że podpitych ludzi, no, którzy po prostu obrażali uczucia religijne, patriotyczne. Gdy chodzi o stosunek do posłów, to jest oczywiście jakby kolejna odsłona. Poseł może mieć swoje wady i mieć za uszami, ale jest reprezentantem polskiego państwa. I jeżeli policja traktuje posła tak, jak traktowała w swoim czasie policja ukraińska posłów Wierchownej Rady na Ukrainie, czy policja białoruska opozycyjnych polityków, to mamy do czynienia z taką ukrainizacją czy białorutanizacją polityki polskiej. No jeżeli Mińsk czy, że tak powiem, Kijów jest punktem odniesienia dla rządu Donalda Tuska, no to pogratulować. Ja bym wolał, żeby te standardy wschodnie do polskiej polityki nie przenikały. Poseł ma immunitet także właśnie w takich sprawach, gdy idzie oddać hołd ludziom, którzy zginęli na posterunku, zginęli w służbie dla Polski, policja traktuje ich jak, nie wiem, wyrostków, którzy się źle zachowują w późnych godzinach nocnych. No, to jest rzecz niebywała i ja muszę powiedzieć, że ja bym przestrzegał policjantów, strażników miejskich, Polaków, którzy pewnie też chodzą do kościoła, żeby tego grzechu na swoje sumienie nie brać. No, to, jak traktuje się ludzi, którzy starają się wartości patriotyczne, religijne kultywować, jest zresztą nie do pomyślenia. A skąd się bierze ta pewność funkcjonariuszy, że im wolno w ten sposób postępować z osobami, których chroni immunitet? Bo to, tak jak mówię, to są działania antypaństwowe. No, to jest struktura hierarchiczna, zdyscyplinowana. To jest decyzja rozkazu, to jest decyzja polecenia od góry. Oni po prostu dostali w tej kwestii wolną rękę, aby posłów traktować jak, przepraszam, użyję takiego myślenia z buta, traktować w sposób... Niemal jak domniemanych przestępców. Dokładnie. No przecież te dwie bardzo, powiedziałbym, takie no, posłanki no, liczące, nie wiem, 1,60 m, drobne kobiety, które ja widziałem ręce zakrwawione jednej z nich. Inna również została poturbowana. No, policjant, który jest opłacany z podatków każdego z nas, także widzów telewizji Trwam, zamiast chronić polskie społeczeństwo przed przestępcami, jest bardzo taki zdecydowany i brutalny wobec kobiet. No, muszę powiedzieć, że to nie jest dobra wizytówka tego rządu. Ryba psuje się od głowy. No, teraz widać, że psuje się także w służbach porządkowych. To jest demokracja jakaś? Nie? Znaczy ja podkreślam, wie pan, to jest trochę tak... Państwo demokratyczne, rozwój państwa demokratycznego? Z senatorem, który mówił, że nawet jak prawnicy Kancelarii Senatu zwracają uwagę, że są jakieś fatalne projekty ustaw, nawet resort sprawiedliwości się z tym zgadza, to i tak to przepychane kolanem, bo się rządowi spieszy. Tak naprawdę parlament w Polsce stracił na znaczeniu w ostatnich 3 latach. Dzieje się coś złego dla polskiej demokracji. Rząd na zasadzie maszynki do głosowania traktuje Sejm, a posłów się traktuje no właśnie pernoga. I to naprawdę jest bardzo zły sygnał. Ci, którzy mają pełne usta demokracji, którzy dużo o demokracji mówią, którzy mówią, że Jarosław Kaczyński zagrożeniem demokracji, tak naprawdę tej demokracji niespecjalnie wyznają, niespecjalnie jej praktykują na co dzień. Warto się nad tym zastanowić, zwłaszcza, że właśnie w tym roku będziemy podejmować bardzo ważną decyzję, a więc będziemy wybierać naszych przedstawicieli do parlamentu. Dziękuję panie pośle za przybycie do studia. Przypomnę, naszym gościem był eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. A ja państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na program Polski Punkt Widzenia. Jutro, jak zwykle, godzina 21:40.